Witam na moim kanale. Postanowiłem nagrywać dla Państwa tutoriale. Na pierwszy okien idzie integracja Facebooka z Waszym blogiem albo stroną w WordPressie. Integracja ta dotyczyć będzie okienka Likebox, a także przycisków lubię to i udostępnij oraz komentarzy facebookowych i umieszczanie automatycznie postów na Facebooku. Aby rozpocząć, wchodzimy na developers.facebook.com, najeżdżamy na My Apps, następnie klikając tutaj rejestrujemy się jako developer, przekręcamy tutaj na tak i idziemy dalej. Następnie wpisujemy tutaj swój numer telefonu, klikamy w ten przycisk i oczekujemy na kod potwierdzający. Następnie wpiszemy ten kod w tym polu i wciskamy zarejestruj się. Jesteśmy prawidłowo zarejestrowani jako deweloperzy Facebooka. Teraz trzeba założyć swoją aplikację, która będzie łączyła naszą stronę z Face'em. W tym celu klikamy na Add a New App. Wybieramy opcję zaawansowana instalacja. Wpisujemy swoją nazwę. Najlepiej, żeby była związana z nazwą naszej witryny. I wybieramy kategorię. Ja zawsze wybieram kategorię aplikacji ta stron. I klikamy kreuj IT aplikacji. Następnie przepisujemy kod. I już mamy aplikację gotową. Następnie przechodzimy do zakładki ustawienia. I tutaj dodajemy nową platformę. Wybieramy website. Wpisujemy adres swojej strony WordPressowej. I zapisujemy zmiany. Tutaj wpisujemy tą domenę. A tutaj wpisujemy swój adres e-mailowy obok. Tutaj wpisujemy dowolną unikatową nazwę. I klikamy zapis zmiany. Teraz musimy naszą aplikację zrobić jako aplikacja publiczna. W tym celu przechodzimy do tej zakładki, klikamy w tym miejscu i naciskamy potwierdź. Aplikacja jest już aplikacją publiczną. Teraz musimy przejść na detale aplikacji i wypełnić według swojego uznania ten formularz, żeby nam potem wtyczka WordPressowa nie wywalała na czerwono błędów. I zapisujemy zmiany. Następnie pobieramy oficjalną wtyczkę Facebooka dla WordPressa. Na przykład w kółkach wpisujemy Facebook for WordPress. Pobieramy najnowszą wersję.
wtyczka się już pobrała, więc przechodzimy teraz na zaplecze naszego WordPressa. Logujemy się, jeśli jeszcze nie jesteśmy zalogowani. Wchodzimy we wtyczki. Dodajemy nową. I wyślij wtyczkę na serwer. Wybieramy przez chwilę ściągnięte archiwum zip i klikamy zainstaluj. Chwilę czekamy, aż się wtyczka zainstaluje i włączamy wtyczkę naszą. Po włączeniu wtyczki Facebook pojawia się nam nowe menu o tej samej nazwie. Wchodzimy w nie i wypełniamy ten krótki formularz. Aby uzyskać IT aplikacji, przechodzimy z powrotem na stronę deweloperów i kopiujemy. Wklejamy w te pole, a aby odczytać sekretny klucz, klikamy w ten przycisk, wpisujemy ponownie swoje hasło. I kopiujemy go. To zaznaczamy tylko wtedy, jeśli strona zawiera treści dla ludzi powyżej 13 roku życia. I zapisujemy zmiany. W tej chwili tutaj pojawiło się więcej opcji. Teraz ustawimy sobie przycisk lubię to. W tym celu klikamy na like button. Wybieramy miejsca, gdzie on ma się wyświetlać. Na stronie głównej, archiwum, w poście, na stronie i w załącznikach. Wybieramy pozycję, czy ma być przed postem i po poście. Czy albo przed, albo po. Ja zawsze wybieram po. I zaznaczamy tutaj ptaka, jeśli chcemy. Również przycisk udostępnij. Tutaj klikamy, jeśli chcemy, aby się wyświetlały zdjęcia ludzi, którzy to lubią. Tutaj ustawiamy szerokość. I klikamy na zapis zmiany. W tym momencie powinno się pojawić. Na stronie głównej jest. W postach zobaczymy. Również jest. Teraz czas na komentarze. W tym celu przechodzimy pod ten link. Wybieramy, gdzie mają się komentarze wyświetlać. Najlepiej wybrać post, ilość komentarzy, sortowanie. Najlepiej wybrać, żeby najnowszy był na początku, szerokość i klikamy zapisz zmiany. Teraz komentarze powinny zostać zastąpione tymi facebookowymi. Czy tak się stało? Za chwilę zobaczymy. I wchodzimy w dowolny post. No i jak widać, komentarze zostały zastąpione tymi facebookowymi. Żeby ładniej wyglądało, zmienimy szerokość. Powiedzmy na 500.
Jeszcze za mało, ale to nic. Gdy zrobiliśmy już aplikacje, komentarze i przyciski, to zróbmy możliwość dodawania postów na Facebooka wprost z naszego WordPressa. Co prawda, wtyczka Facebook for WordPress posiada taką opcję, ale my wykorzystamy do tego inną wtyczkę. W tym celu wchodzimy do Google i wpisujemy nazwę wtyczki, widoczną właśnie na ekranie, i przechodzimy na pierwszą stronę. Pobieramy najnowszą wersję. Zamykamy tą stronę. Wchodzimy we wtyczki w naszym zapleczu. Dodajemy nową. Wybieramy plik i klikamy zainstaluj. Następnie ją włączamy. I przechodzimy do ustawień. I tutaj dodajemy nowe konto. Tutaj wpisujemy nazwę swojego użytkownika. Tutaj wpisujemy adres swojego fanpage'a albo profilu, w zależności od tego, gdzie mają posty się pojawiać. A tutaj wpisujemy ID aplikacji oraz sekretny klucz. Tutaj ustawiamy typ postu. Może to być zwykły post tekstowy. Może być dodane jako zdjęcie. A także zwykły post z dodanym linkiem. Ja lubię post z obrazkiem. W tym miejscu wybieramy, czy zdjęcie ma być w oddzielnym albumie, czy w albumie oś czasu. I tutaj zaznaczamy obie opcje na tak i update settings. Musimy jeszcze zautoryzować swoje konto na Facebooku. Klikamy OK. Ja w oddzielnej karcie otworzyłem jako osoba niezalogowana fanpage'a. I teraz zrobimy test, czy rzeczywiście się pojawi. W tym celu klikamy przycisk. Odświeżamy stronę. Jak widać, post testowy się pojawił. W tym polu ustawiamy, jak ma wyglądać post na Facebooku. W tym celu stosujemy właśnie te polecenia. Ja dla przykładu umieszczę coś takiego i zapisuję zmiany. Teraz dodajmy na stronie jakiś post. Na przykład nazwijmy go testowy.
Może się zdarzyć, że informacja o tym poście jeszcze się nie pojawiła na stronie. W tym celu można ją ręcznie dodać, klikając w ten przycisk. A na zakończenie pokażę Wam, jak umieścić okienko Likebox. W kółkach wpisujemy Facebook Likebox. Wchodzimy na pierwszą stronę. Tutaj nie potrzebujemy mieć żadnej aplikacji. Tutaj podajemy adres do naszego fanpage'a. Jego szerokość i wysokość. Tutaj wybieramy, czy mają być pokazywane twarze znajomych, którzy polubili, czy mają być wyświetlane posty. Obramówka i nagłówek. Następnie klikamy tutaj, przechodzimy na iframe, kopiujemy kod i wklejamy go na stronie tam, gdzie chcemy. Dziękuję za obejrzenie mojego pierwszego tutoriala. Wkrótce kolejne, a tym razem zapraszam Was do lajknięcia mojego fanpage'a, zadawania pytań na Asku oraz do obserwowania mnie na Instagramie.